Pracownicy Straży Miejskiej, którzy do tej pory przyjmowali interesantów w pomieszczeniach znajdujących się przy budynku Urzędu Miasta, zmienili swoją siedzibę. Przeprowadzka nastąpiła do nowo wyremontowanych pomieszczeń w stacji Kultura na dworcu PKP w Lęborku. Przenieśliśmy się z Urzędu Miasta na teren dworca PKP. Siedziba teraz Komendy Straży Miejskiej znajduje się w budynku dworca. Zapraszamy właśnie już interesantów, chętnych, osoby chcące dowiedzieć się, czy zasięgnąć jakiekolwiek porady już do naszej nowej siedziby. Komenda została wyposażona w całkowicie nowy sprzęt, począwszy od umeblowania do wyposażenia tutaj monitoringu wizyjnego. Będziemy posiadać również najnowszej klasy radiostację, pozwalającą łączyć się tutaj z patrolem na terenie miasta. Także powolutku będzie komenda doposażana. Również w przyszłym roku planujemy rozbudowę sieci monitoringu o więcej kamer i wyposażenie tutaj centrum monitoringu w lepszy komputer, żeby wszystkie zdarzenia mogły się bez przeszkód nagrywać. W pomieszczeniach straży będzie również centrum monitoringu miejskiego, które zostało przeniesione z budynku policji w Lęborku. Centrum monitoringu zostało przeniesione z tego względu, iż też policjanci nie dysponowali taką liczbą, że tak powiem, pokoi i utrudnione było to, że centrum monitoringu wizyjnego znajdowało się również w dyżurce, gdzie dyżurny musiał i obserwować kamery, i prowadzić swoją dokumentację służbową, kontaktować się z patrolami. Teraz są tylko i wyłącznie do tego wyznaczone osoby, które, jeżeli stwierdzą cokolwiek niepokojącego, kontaktują się telefonicznie, czy to z policją, strażą pożarną, czy ze strażą miejską oraz pogotowiem ratunkowym w niektórych przypadkach. Pracujemy do godziny 15:30. Od godziny 15:30 do godziny 7:30, jak straż zaczyna znowu służbę, dozorują kamery osoby cywilne zatrudnione tylko i wyłącznie do obserwacji monitoringu. Gruntowny remont dworca wyniósł blisko 4 miliony złotych. Straż Miejska znajduje się po prawej stronie dworca.